Baranowski kanał Games.pl. Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem recenzja Alone in the Dark w 2024, bo ta gra została wydana teraz. Ja ją tak w sumie trochę odróżniam, dlatego że jest to reboot tej serii. A przypominam, że oryginały ukazywały się jeszcze w latach 90. No to tak naprawdę jest pewnego rodzaju powtórne wyobrażenie tego, co kiedyś dostaliśmy właśnie w przypadku pierwszej części z 92 roku. Natomiast też musicie mieć świadomość taką, że to jest gra, która no jakieś drobne nawiązania robi, ale jednak ma pomysł na siebie zupełnie od nowa i nie należy tego traktować absolutnie jako remake, jako remaster czy coś w tym stylu. No po prostu bazujemy na tym, co kiedyś tam zostało wydane, ale jednak ci obecni twórcy starają się zrobić to wszystko od samego początku. No i zobaczymy sobie, jak ten tytuł wypadł, bo szczerze mówiąc, ja kiedyś tam byłem fanem tej serii. Może to nie były jakieś moje najbardziej ulubione produkcje, ale chociażby taka odsłona jak Alone in the Dark The New Nightmare, którą mam zresztą ze sobą w wersji akurat na PlayStation, natomiast gra się ukazywała bodajże też na Dreamcastie, na PS2, na PC-tach. To był naprawdę ciekawy tytuł, gdzieś w okolicach przełomu wieków się ukazywał. Ja, jeśli chodzi o tę oryginalną trylogię, to może nie mam z nią jakichś ogromnych wspomnień, dlatego że to jeszcze nie była moja epoka. Tak naprawdę ja zacząłem ogrywać survival horrory gdzieś tam od epoki właśnie Resident Evil. Natomiast pamiętajmy o tym, że Resident Evil tak naprawdę bardzo mocno czerpał z tego, co dostarczyła właśnie pierwsza odsłona Alone in the Dark w 92 roku. I pewnie gdyby nie ona, tytuł od Shinji Mikamiego niekoniecznie by wyglądał tak samo. Zobaczmy zatem, jak wypadł ten reboot Alone in the Dark, dlatego że tutaj dominują naprawdę skrajne oceny, jeśli chodzi o recenzje. Pojawiają się noty od niektórych w okolicach 8 na 10, pojawiają się nawet 4 na 10 chociażby od GameSpotu. No moim zdaniem rozstrzał jest naprawdę spory. Ja też nie kupowałem tej gry od razu po premierze, patrząc właśnie, jak ona jest oceniana. Natomiast teraz już ten tytuł został bardzo mocno przeceniony. Można go kupić nawet i w polskich sklepach w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, w okolicach 130-140 zł jako nówkę w folii, więc myślę, że w takiej cenie już można się nim zainteresować i zobaczyć, czy rzeczywiście swoje dowiózł. Zapraszam. Dla tych jeszcze, którzy nigdy z Alone in the Dark się nie zetknęli, małe przypomnienie tego, co było w historii, mianowicie właśnie ta oryginalna trylogia, której część pierwsza została wydana w 92 roku, właśnie jest uznawana za w ogóle początek tego, o czym dzisiaj mówimy, jeśli mówimy o survival horrorach na konsolach. To była gra, która tak naprawdę była takim Residentem, tyle że w gorszej oprawie graficznej w tym 92 roku, bo też miała to słynne czołgowe sterowanie, miała statyczne kamery i tak dalej, miała podobną walkę z przeciwnikami, no na dzisiaj to jest oczywiście już toporny tytuł i niespecjalnie się dobrze starzeje. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że gdyby nie Alone, pewnie nie dostalibyśmy Residenta albo dostalibyśmy go w innej postaci. Później po tej trylogii ukazała się właśnie ta część The New Nightmare na właśnie kilka platform i moim zdaniem był to naprawdę, naprawdę dobry tytuł. Jest to według mnie taki ukryty skarb tamtej ery. Zdecydowanie warto się tym tytułem zainteresować. No i w końcu dostaliśmy w 2008 roku pierwszy reboot całego Alona, który ja ogrywałem w wersji na 360, na Xboxa 360 i muszę wam powiedzieć, że to była naprawdę słaba produkcja, wręcz krap bym powiedział po czasie, dlatego że tam było tyle elementów skopanych, mam wrażenie, że twórcy chcieli w swojej grze chyba zawrzeć wszystko co się da, mieliśmy trochę jazdy samochodem, trochę ze sekcji platformowych, trochę niby horroru, trochę strzelanki, no generalnie nic tam się specjalnie nie udało i według mnie tamten tytuł to naprawdę była produkcja poniżej przeciętnej i niczego specjalnego nie dostarczyła, zdecydowanie nie warto się nią interesować, no i jeszcze bodajże w okolicach roku 2015 mieliśmy jeszcze jeden tytuł, taki trochę w formie strzelanki koopowej, który właściwie z Alonem nie miał nic wspólnego poza samym tytułem i myślę, że można na niego spuścić zasłonę milczenia. No i musieliśmy sporo czekać, aż w końcu właśnie ukazuje się ten reboot od THQ Nordic, który zdecydował się na wydanie tego typu produkcji. No i zobaczmy sobie, jak to wszystko teraz wygląda. No, mamy tutaj możliwość wcielania się, podobnie zresztą jak w pierwszej części, w dwie postacie. Mianowicie mamy Edwarda Carnby, czyli detektywa, no i mamy Emily, która szuka swojego wuja, który został umieszczony w takim zakładzie dla obłąkanych. W sumie trochę to wygląda jak hotel, bo ma normalne, standardowe pokoje, ma personel, który możemy co jakiś czas gdzieś tam dostrzec, natomiast no, jest to tak naprawdę zakład dla psychicznie chorych. No i muszę powiedzieć, że od początku cały ten setting bardzo mocno mi się spodobał. To znaczy przywołuje to od razu na myśl takie hitowe produkcje kinowe, jak chociażby Wyspa Tajemnic z DiCaprio, albo taki film Obłąkani, też swoją drogą rewelacyjny. Jeśli nie oglądaliście, to absolutnie zachęcam do nadrobienia
zaległości. No i tutaj właśnie ten klimat jest do tego bardzo, bardzo podobny, bo przecież akcja dzieje się w latach 20. poprzedniego wieku, czyli mamy gdzieś tam epokę, w której była wojna światowa, mamy Nowy Orlean, tego typu klimat. No i zobaczcie, że nawet ujęcia w intrze, no naprawdę klimatycznie się prezentują. Bardzo fajnie to wszystko wygląda i od początku właśnie mnie urzekł klimat, jeśli chodzi o tę produkcję, ale też i fabuła, o zawiązanie akcji, bo muszę wam powiedzieć, że sama fabuła moim zdaniem jest jednym z większych plusów tej produkcji. Ona nie jest może nie wiadomo jak tutaj zachwycająca, czy też powodująca opad szczęki na koniec, natomiast przez całą grę no jest to takie słynne uczucie, że niby macie wrażenie, że wszyscy coś tutaj wiedzą, ale nie chcą wam powiedzieć i musicie dowiedzieć się tego wszystkiego na własną rękę. No moim zdaniem przechodzi się tę grę właśnie bardzo będąc ciekawym, co dalej się wydarzy, czy rzeczywiście ten wuj Emily będzie do odnalezienia, do uratowania, no i właśnie przechodząc różnego rodzaju kolejne wizje głównych bohaterów, bo tutaj zdradzając wam co nieco jak wygląda gameplay, oczywiście nie będę wam tutaj niczego spoilerował, co mogłoby wam odsłonić fabułę, natomiast zdradzając to jak wygląda gameplay, no to główni bohaterowie mają co jakiś czas takie wizje, czy też nie wiem, powroty do przeszłości, jakieś wspomnienia, tak przynajmniej na początku się to wszystko odbiera, gdzie przenoszą się w jakimś sensie tak jakby do innego wymiaru. Może być tak, że nie wiem, Edward przejdzie przez szafę i znajdzie się w zupełnie innym miejscu, albo otworzy drzwi i nagle otoczenie jest zupełnie inne, tak jakby w zupełnie innym pomieszczeniu się znajdował. Czasami są właśnie tego typu sekcje, które przenoszą nas nie wiadomo na początku gdzie, no i to właśnie budzi dużą ciekawość. Jeśli natomiast chodzi w ogóle o sam gameplay, jak tutaj wygląda rozgrywka, no to jest ona trochę podzielona na kilka sekcji, mam wrażenie, no i dominuje tutaj sekcja eksploracyjna, czyli mamy przemieszczanie się po tym hotelu, czy też po tej rezydencji, gdzie rozwiązujemy zagadki, szukamy wskazówek, przeglądamy też notatki, których jest bardzo dużo porozrzucanych. Też wam muszę powiedzieć, że na samym początku trochę mnie to zniechęcało, bo czasami naprawdę są tutaj ściany tekstu do czytania. Oczywiście, że to jest opcjonalne, ale to jest trochę tutaj sposób właśnie na opowiadanie fabuły, czy też realiów panujących w tym świecie, w którym się znajdujemy. Oczywiście nie trzeba tego wszystkiego czytać, ale wypadałoby, jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć, zobaczyć tło tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, no to też nastawcie się na to, że mamy sporo tekstu do czytania, natomiast na szczęście gra jest w polskiej wersji językowej, to znaczy mamy napisy, mamy angielski dubbing i polską wersję językową, więc polscy gracze no pewnie będą dzięki temu trochę bardziej skłonni to wszystko poczytać, bo domyślam się, że gdyby to było po angielsku, no to zdecydowana część byłaby po prostu skipowana i koncentrowalibyśmy się tylko na najważniejszych rzeczach. A oczywiście warto przeglądać te notatki, bo często tam też są wskazówki do zagadek, które znajdują się w grze, a musicie wiedzieć, że to nie jest gra, która przechodzi się sama i zagadki są jednym z jej, moim zdaniem, większych plusów. Nie jest to znowu nic jakiegoś spektakularnego i nadzwyczajnego, czego nie widzielibyśmy w podobnych produkcjach, ale według mnie zagadki są wymagające. Czasami trzeba naprawdę sporo pogłówkować, żeby dojść do rozwiązania albo poszukać jakiegoś przedmiotu, który jest sprytnie tutaj ukryty. No i absolutnie nie jest tak, że gra wam wyznaczy, nie wiem, jakieś miejsce, do którego należy się udać. Trzeba to wszystko robić na własną rękę i moim zdaniem to jest zdecydowany plus tej produkcji. Czyli jeśli chodzi o część eksploracyjną i te zagadki, absolutnie moim zdaniem należy je ocenić na plus. Natomiast mamy też co jakiś czas walkę i ona niestety jest na minus, to znaczy sama walka jest dosyć toporna. Mamy możliwość strzelania jedną z trzech broni, mianowicie mamy pistolet, strzelbę, no i taki trochę niby karabin maszynowy, no i to jest to, z czym musimy sobie radzić. Natomiast co jakiś czas pojawiają się oczywiście te różnego rodzaju potwory na naszej drodze. One co prawda nie grzeszą inteligencją, ale jeśli jest ich kilka na ekranie, a wy dysponujecie niewielką ilością amunicji, to naprawdę mogą wam sporo krwi napsuć, dlatego że jeśli rzucą się na was wszystkie, no to bardzo ciężko jest właściwie jakoś tam uciec. Oczywiście mamy taki niby unik dostępny, akurat w wersji na PlayStation 5 pod przyciskiem Kuko, którym można sobie trochę pomagać, natomiast no walka jest zrealizowana topornie i zarówno niespecjalnie wygląda strzelanie, w którym po prostu nie czuć takiego powera, nie czuć mocy. Trochę wygląda to tak, jakby te kulki wsiąkały po prostu w te różnego rodzaju potwory, natomiast mamy też walkę wręcz, no i oczywiście możemy korzystać z różnego rodzaju pałek, rurek, siekier i tak dalej, więc trochę sobie pomagać. No i najczęściej oczywiście schemat polega na tym, żeby wykonać kilka strzałów i dobić takiego potwora kilkoma uderzeniami. Natomiast tak czy inaczej, od samego początku do końca gry miałem wrażenie, że ta walka jest zrealizowana dosyć topornie. Jakbym był gdzieś w epoce, powiedzmy, PlayStation 2 i tamtejszych survival horrorów, no zdecydowanie tutaj niestety według mnie budżetu trochę zabrakło. Bo oczywiście cała gra nie jest jakimś wysokobudżetowym tytułem. To nie jest gra, która tutaj będzie wam tryskać nie wiadomo jakimi efektami. Wręcz odwrotnie. To jest gra, która jest trochę wolniejsza od innych przedstawicieli gatunku.
nie ma aż tak dużo akcji i moim zdaniem to jest absolutnie plus, że dużo mamy właśnie eksploracji, przeczesywania tej posiadłości, rozwiązywania zagadek. Natomiast właśnie jeśli przychodzi do walki, no to najczęściej mamy tam dość liniowe poziomy, w których napieramy przed siebie i po prostu musimy wycinać w pień potwory, czasami przed nimi uciekać. No i zdarzają się też sekcje niby skradankowe, gdzie tam możemy się trochę poskradać, żeby unikać tych wszystkich konfrontacji. Natomiast ja mam wrażenie, że ta część skradankowa jest dodana trochę na siłę i niespecjalnie ona się tutaj sprawdza, a przynajmniej nie sprawia dużej przyjemności. No też musicie wiedzieć, że amunicji, tych naboi, czy też w sumie apteczek, a właściwie nie tyle apteczek, co specjalnych napojów, bo musicie wiedzieć, że główna postać popija tak naprawdę wódkę, czyli tak naprawdę mamy trochę w starym stylu to zrealizowane, gdzie popijemy tego typu napój i odnawia się nam część energii. Natomiast jest tego na tyle dużo, że możecie spokojnie wchodzić w konfrontację z wszystkimi potworami, jakie pojawiają się na ekranie i też sobie spokojnie z tym wszystkim poradzicie. No i co jakiś czas trafiają się jeszcze walki z bossami. One także niczym specjalnym się nie wyróżniają i tak naprawdę również ostatnia walka, która tutaj na samym końcu jest, no trochę moim zdaniem jest poniżej oczekiwań. Ja się spodziewałem czegoś lepszego po tych wszystkich rozdziałach, które zaliczałem. Natomiast tak czy inaczej, według mnie całą grę się przechodzi głównie dla fabuły, która jest ciekawa i właśnie zostawia sporo niedopowiedzeń, zwłaszcza na samym początku. Dla właśnie tej eksploracji, dla zagadek, dla klimatu, który bardzo mi się podoba, właśnie te realia gdzieś tam początku poprzedniego wieku, no bardzo to wszystko fajnie się prezentuje. I absolutnie nie wiem, dlaczego co niektórzy oceniają ten tytuł aż na 4 na 10. Oczywiście wiem, że to nie jest gra w 100% dopracowana. Zdarzają się oczywiście od święta glitche. No też mi się zdarzyło, że postać się zaklinowała w jednym miejscu i musiałem grę restartować. Zdarzyło mi się, że gra się raz wywaliła do pulpitu PlayStation 5 i też musiałem wczytywać ostatni save. Natomiast to nie są rzeczy, które jakoś mega psułyby nam tutaj doświadczenie. No według mnie, jeśli chodzi o te poszczególne elementy składowe, to Alone in the Dark się broni. Oczywiście, jeśli przymkniecie trochę oko na dosyć topornie zrealizowaną walkę. Także podsumowując trochę to wszystko, czy reboot się udał? Moim zdaniem się udał. To nie jest gra oczywiście, którą pokocha każdy, która będzie oceniana na noty w okolicach 9 na 10. Natomiast według mnie zasługuje na 7 na 10. Czyli jest to gra dobra, nawet bym powiedział bardzo dobra, której trochę zabrakło do tego, żeby być wybitną. No myślę, że gdyby nie zabrakło budżetu na walkę, gdyby ta walka była taka no świetna, w rodzaju na przykład tego, co mamy w Residentach, dopracowana w każdym stopniu, to pewnie gra podchodziłaby pod jakieś mocne 8 na 10. Natomiast ja oceniam ją na 7 na 10, czyli grę bardzo dobrą, którą warto się zainteresować. Natomiast oczywiście wtedy, jeśli macie za sobą już tych najważniejszych przedstawicieli gatunku dostępnych na rynku. Natomiast ja wam muszę powiedzieć, że ogólnie jestem zadowolony z tej gry. Bardzo miło się mi zaliczało. Pierwsze podejście miałem na 7,5 godziny i sterowałem Edwardem Carnby. Można jeszcze pokierować również Emily, czyli tak jakby przejść kampanię jeszcze raz. Natomiast niestety nie jest to nic nadzwyczajnego i w 90% jest to dokładnie to samo, co mamy, jeśli sterujemy Edwardem. Tutaj niestety twórcy się nie popisali, bo jak stworzyć oddzielną, dodatkową kampanię, nawet w tych samych realiach, w tej samej posiadłości, idealnie pokazują Residenty, które robią to świetnie i tak naprawdę tam mamy niemalże dwie gry w grze. Natomiast tutaj niestety jest to zrealizowane po linii najmniejszego oporu i szczerze mówiąc w dzisiejszej dobie internetu, tego, że możemy sobie zobaczyć zakończenia chociażby na YouTubie, to niespecjalnie chce mi się wierzyć, że ktokolwiek po zaliczeniu pierwszym Alone in the Dark będzie podchodził jeszcze raz do przechodzenia tego samego, tyle że drugą postacią, która ma dosłownie jedną sekcję ekskluzywną dla siebie. No i tak naprawdę myślę, że to jest jakieś 10% całej kampanii, więc oczywiście można do tego tak podejść, że zaliczamy grę za pierwszym razem w jakieś 7,5 godziny, a później ją przechodzimy po prostu na szybko, żeby zobaczyć, co się dzieje u Emily i ewentualnie niektóre cutscenki są wtedy inne i nieco inaczej zrealizowane, co w sumie oczywiste. Natomiast według mnie nie warto i jest to gra raczej na jeden raz, to znaczy niespecjalnie będzie się wam chciało właśnie zaliczać ponownie. Natomiast też myślę, że warto podkreślić, że ma w sumie 5 różnych zakończeń do odblokowania, więc jeśli komuś będzie się bardzo chciało, no to jednak trochę żywotności z tej pozycji wyciśnie. Także czy polecam? Myślę, że tak. To znaczy dla fanów survival horrorów jest to gra godna polecenia. Dla mnie gra na 7 to jest gra godna polecenia, tyle tylko, że oczywiście należy ją ogrywać dopiero wtedy, jeśli ma się za sobą tych najlepszych przedstawicieli gatunku dostępnych na rynku. Dajcie oczywiście znać, co wy myślicie o Alone in the Dark. Czy wam ta gra przypada do gustu? Ja wiem, że w Polsce jest sporo fanów horrorów na konsolach, więc z pewnością część z was miała okazję ją ogrywać. Dajcie znać, jaka jest wasza ocena. Natomiast ode mnie to tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych recenzjach na moim kanale. Trzymajcie się.